Dobry wieczór, kochani. Minęła 21. Mam nadzieję, że wszyscy będą mnie dobrze widzieć, dobrze słyszeć. Dzisiaj troszeczkę tak w biegu, bo dosłownie 2 minuty temu wróciłam z zebrania rodziców w szkole. Zresztą będzie też to dzisiaj inspiracją dla mnie na to spotkanie. Okazuje się, że nawet zebrania w szkole mogą być niezłą inspiracją do pogotowia rodzicielskiego i podzielę się z Wami też swoją refleksją na ten temat. Dzisiaj, znaczy, rzuciłam takie hasło, o czym chcielibyście dzisiaj rozmawiać, i zdania były podzielone, ale wszędzie przewijał się jeden temat, dlatego na nim się też skupię. Dla tych, którzy będą odtwarzać to później, ja się nazywam Sylwia Anderson-Hani i jestem trenerem pozytywnej dyscypliny i International Advisor dla Positive Discipline Association na Polskę. Odpowiadam za takie wdrażanie pozytywnej dyscypliny w Polsce. Prywatnie jestem mamą, jestem w terminie porodu, tak naprawdę, więc gdyby się coś działo, to też Wam dam znać. Jeżeli mnie nie słychać, nie widzę, czy są jakieś problemy techniczne, to proszę, żebyście mi o tym mówili. Miałam się skupić na temacie szkolnym, ale w związku z Waszymi też zapotrzebowaniami podzieliłam dzisiejszy, znaczy chciałabym podzielić dzisiejszy live na dwie części. Pierwsza część to będzie, to będą emocje u dorosłych. Natomiast druga część to będzie tak naprawdę tylko zajawka budowania wewnętrznej motywacji u dzieci, ze względu oczywiście na czas. I budowanie motywacji wewnętrznej w kontekście komunikacji odpowiedniej z dziećmi. Witam Martynę, Kasię jedną, Kasię drugą i Magdę. I kolejną Kasię, same Kasię dzisiaj, pewnie więcej osób dołączy. Czyli słuchajcie, zaczniemy od tych emocji u dorosłych. Faktycznie jest tak, że zauważyłam i też sama się na tym łapię, że znam już jakieś metody, no nie jakieś, znam ich całkiem sporo, znam techniki, mam narzędzia, mam wiedzę teoretyczną na ten temat, na temat pozytywnej dyscypliny, na temat przyczyn trudnych zachowań u dzieci i takie też wskazówki, co z tym robić. Natomiast wielu z Was i podczas warsztatów, i podczas takich konsultacji indywidualnych, i w takim prywatnym kontakcie mówi mi: słuchaj Sylwia, pozytywna dyscyplina jest świetna, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, tylko jest jeden mały problem. Kiedy ja mam jakieś trudne emocje, albo kiedy mnie po prostu trzęsie, nie mogę wytrzymać, to nawet pozytywna dyscyplina mi nie pomoże. I to chyba każdy z nas tak ma, że mając naprawdę nawet ogromną wiedzę na różny temat, w momencie, kiedy nie działamy, kiedy nie myślimy racjonalnie, kiedy nasz mózg racjonalnie nie działa, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I chyba na tym trzeba się skupić. Jeżeli mówimy o racjonalnym działaniu mózgu, to pewnie znowu trzeba przewinąć temat tego, że większość, która już z Was, która tutaj już jest dosyć zaangażowana w pozytywną dyscyplinę, wie o tym, że mamy taką część mózgu, która nazywa się mózgiem gadzim, i w momencie, kiedy kierują nami naprawdę silne emocje i działamy z pozycji tego mózgu gadziego, nasze myślenie nie jest racjonalne. Jest wiele filmów, które opowiada o tym działaniu tego mózgu, ale ja jeszcze dosłownie w bardzo szybkim skrócie Wam o tym opowiem. Czyli wyobrażamy sobie, że nasz mózg to będzie moja dłoń, i ta część, czyli mój tutaj część nadgarstka, to jest, jakby przedstawia właśnie ten mózg gadzi. On odpowiada za taką postawę walcz albo uciekaj. To jest najbardziej pierwotna część naszego mózgu, która na przykład odpowiada za pompowanie krwi z serca. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu i one nie mają kontaktu z naszymi emocjami. Tak? Czyli walcz albo uciekaj, tak jak kiedyś w sytuacji zagrożenia gady miały. Jeżeli kciuk będzie
tak zwanym mózgiem ssaczym, to tutaj już mamy jakby taki wyższy poziom i tu też była opieka nad młodymi, tak jak wśród ssaków. Tutaj już mamy jakieś przemyślenia i emocje. Natomiast najważniejsza część, znaczy najważniejsza, najbardziej w ewolucji rozwinięta, która odróżnia też nas od innych ssaków, to jest mózg, to jest kora nowa. I kora nowa, zobaczcie, że łączy się tutaj ze wszystkimi przez mózg ssaczy aż do mózgu gadziego. I w momencie, kiedy jest wszystko ładnie połączone, kora nowa, która odpowiada za myślenie, za planowanie, za empatię, za taką umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby, łączy się i wtedy mówimy, że jesteśmy w stanie porozmawiać z dziećmi racjonalnie, powiedzieć, jaki ty masz pomysł, co ty myślisz o tym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby przechodząc do dzisiejszego tematu, jeżeli kierują nami silne emocje, jeżeli coś nami wzburzyło, jeżeli jest coś, co nas poruszyło, mówi się kolokwialnie, że odskakuje nam klapka i to wygląda w ten sposób i działamy z pozycji mózgu gadziego. I o takich sytuacjach dzisiaj mówimy, czyli o tym, że my znamy nawet jeżeli znamy zasadę poznania dyscypliny, to w momencie, kiedy działamy z pozycji mózgu gadziego, to raczej nam ta wiedza nie pomoże, to znaczy powinna, dlatego że na tym polega świadomość osoby dorosłej, nad tym musimy zacząć pracować. Zobaczcie, że po pierwsze musicie sobie uświadomić, że są takie sytuacje, że nawet jeżeli chcecie, nie jesteście w stanie racjonalnie myśleć, gdyż kierują wami zbyt trudne emocje. Więc pierwszą rzecz, którą trzeba sobie zrobić, to po pierwsze uświadomić sobie. Jest wiele takich technik, które mówią chociażby, żeby zacząć od tego, że w momencie, kiedy kieruje nami jakaś złość, frustracja, czy jakieś takie trudne emocje, z którymi nie możemy sobie poradzić, żeby sobie znaleźć tą emocję gdzieś w ciele, gdzie ja ją mam, gdzie ja ją czuję. I tak się też uczy dzieci tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy coś mi się zaczyna dziać, to czy ja to raczej czuję tutaj, ja tłumaczę, że coś mi w brzuchu jeździ, jakieś robaki, czy ja czuję, że na przykład twarz mi się robi czerwona, czy ja zaciskam mocno pięści i zęby. I tak samo wy jako dorośli musicie zrobić. Czyli musicie sobie nad tym, co się dzieje ze mną, kiedy jestem zła. Zła nie w kontekście bycia złym człowiekiem, tylko odczuwania złości. I tutaj jeszcze raz będę powtarzała, bo zaczęła się dyskusja na ten temat. Emocje są w porządku. Jakiekolwiek emocje byście nie odczuwali, są w porządku. Nie są w porządku zachowania pod wpływem tych emocji. I tutaj właśnie padały pytania od was. Co ja mam zrobić ze sobą, kiedy targają mnie silne emocje? Co mam zrobić, żeby ostro nie zareagować na moje dziecko? Jeżeli ja już na przykład wchodzę do domu w jakimś ciężkim dniu i już działam tak i już tutaj mózg gadzi mi równo, dyktuje mój sposób działania, a do tego dołączy nasze dziecko takie lub któreś z nas sobie nawzajem otworzy tą klapkę i spowoduje, że oboje działamy z pozycji mózgu gadziego, to naszym obowiązkiem, słuchajcie, jako dorosłych, jest to domknąć i zacząć działać z pozycji, czy włączyć na nowo naszą korę nową. Dzięki temu i tylko i wyłącznie dzięki temu możemy sobie z tymi emocjami poradzić. Tylko teraz jest tak, że każdy z nas to jest inna osobowość, każdy z nas ma inne predyspozycje też tak naprawdę, inne umiejętności, a już na pewno inny poziom świadomości, który powoduje, że na różne sposoby sobie z tymi emocjami radzimy. W związku z powyższym, dlatego w pozytywnej dyscyplinie poleca się chociażby koło złości. I wszyscy mówią, koło złości przecież jest dla dorosłych. Absolutnie nie, koło złości jest, że jest tylko dla dzieci. Koło złości tak naprawdę, ja na was tak mówię, daję takie zadanie, słuchajcie, koło złości zaczynacie robić sobie. Jak macie nauczyć radzić sobie z emocjami dzieciom? Jak macie dzieci tego nauczyć, skoro sami sobie z tym nie radzicie? Pamiętacie o jednym z ważniejszych elementów pozytywnej dyscypliny, które jest modelowanie. I to jest nie tylko element pozytywnej dyscypliny, dla mnie osobiście to jest bardzo ważny element rodzicielstwa, czyli to, że ja jako osoba dorosła
mam być dla moich dzieci autorytetem, ale nie w sensie takim, że muszą mnie zawsze słuchać, ale że właśnie powielają te dobre rzeczy, które ja robię. Powielają te zachowania, które ja chciałabym w nich kształtować. Więc im ja lepiej będę radziła sobie z emocjami, tym lepiej z emocjami będą radziły sobie moje dzieci. I wierzcie mi, jestem typem strasznego nerwusa. W tej chwili już świadomego, więc radzę sobie z tym inaczej. Natomiast ja najczęściej na trudne zachowania się reagowałam krzykiem. I to był chyba taki mój największy problem. Więc żadna technika, żadne uprzejme i stanowcze, żadne tam mów co robisz tak dalej. Opanowanie emocji to była pierwsza rzecz, na którą ja musiałam pracować. I nawet przyszło mi ostatnio do głowy, że do programu warsztatów z pozytywnej dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli również, przed rozpoczęciem całego cyklu, jedno spotkanie poświęcę tylko i wyłącznie na emocje dla rodziców, bo wydaje mi się, że bez tego trudno jest ruszyć dalej. I teraz słuchajcie, jak takie koło złości sobie zrobić? No, zrobić to w taki sposób, żeby się zastanowić, po pierwsze, może znaleźć źródło, to już jest trochę wyższy poziom, znaleźć źródło tej złości. Co powoduje, że ja się po prostu wkurzam? Co powoduje, że ja się wkurzam? Czy to jest tak, że coś się dzieje nie po mojej myśli? Czy to jest tak, że mam taką silną potrzebę kontroli i kiedy coś się wymyka z tego schematu, to zaczynam czuć się niepewnie? Czy to powoduje, że moje dzieci zachowują się w taki sposób, że się wstydzę tego, bo na przykład robią to publicznie. Jakby powodów może być naprawdę, naprawdę mnóstwo. I teraz wy na spokojnie sobie usiądźcie, może po tym live'ie, może was jakoś zainspiruje i zastanówcie się, co takiego się dzieje, że ja się wkurzam. Kiedy ja już wiem, co się dzieje, muszę się zastanowić, co ja mogę z nimi zrobić. Czyli słuchajcie, wiecie, nie odkryję tu Ameryki i powiem wam, co najlepsze mnie się zdarza. Po pierwsze, jeżeli chodzi o relacje, bo zaraz tutaj jest też o rodzeństwo, ale jeżeli chodzi o relacje ja i dziecko, to muszę pamiętać, że tak, uwaga, działam z pozycji mózgu gadziego, czyli muszę domknąć to, czego ja potrzebuję, muszę się uspokoić, czyli od czego mogę zacząć. Mogę zacząć od tego chociażby, żeby powiedzieć głośno o tych emocjach. Jest, wiesz co, synku, jestem dosyć zburzona, czy jestem, odczuwam ogromną złość, czy frustrację i potrzebuję na chwilę odejść z ringu. Słuchajcie, bo wtedy zaczyna się ring i ta złość się zaczyna nakręcać. Nie tylko dzieci nas nakręcają, ale no, przyznajmy się do tego, my nakręcamy dzieci również. Bardzo łatwo wchodzimy w to, bardzo łatwo wchodzimy w koło zemsty, władzy i innych rzeczy. Zauważam to na każdym kroku. Wystarczy, że słuchajcie, jadę po dzieci do szkoły z jakąś sytuacją nierozwiązaną w głowie albo z jakąś trudną emocją, to zawsze się coś dzieje. I muszę zrobić krok w tył i powiedzieć, słuchajcie, no to nie było tak. To nie było tak i trzeba zacząć jeszcze raz. W związku z powyższym, ja uważam, że punkt pierwszy to jest po prostu zejście ze sceny. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I ważne tutaj jest to, że jeżeli mówicie o swoich emocjach, to mówicie to w taki sposób, żeby nie wrzucać dzieci w poczucie winy. Bo co innego jest, jeśli ja powiem, słuchaj, wiesz, mama dzisiaj, no odczułam taką złość, coś się takiego dzieje, że po prostu odczuwam ogromną złość albo frustrację. To jest jedna jakby strona, a druga strona jest, jestem taka wkurzona, że normalnie nie wiem, co zaraz ci zrobię. Prawda? To nie jest komunikat, który powinien w ogóle z naszych ust wyjść. Co w związku z tym? Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby powiedzieć, to są moje emocje. Jakby ja jestem tu, a ty jesteś tu. To jest też ta granica. I następny krok jest taki, żebyśmy sobie wcześniej uświadomili, co mi w tej złości pomoże. Czy wystarczy to, że ja się oddalę? Bo powiem wam, co się w takim mechanizmie dzieje, jak spróbujecie. Samo nazwanie tych emocji, samo wypowiedzenie, jestem taka wkurzona, że nie mogę ze sobą wytrzymać i muszę na chwilę wyjść, bo mogę powiedzieć komuś coś, co będzie przykre,
a czego nie chcę powiedzieć i będzie to tylko impulsem wynikającym z trudnych emocji. I ja zauważyłam, że samo powiedzenie to już powoduje delikatne zamykanie klapki. Jeżeli, słuchajcie, są tematy, które mogą poczekać, odłóżcie je. Nie załatwiajcie spraw na gorąco, bo to jest chyba też taka bolączka rodziców, że my chcemy, czy mamy taką silną potrzebę, że już powinniśmy coś załatwiać. Są rzeczy, które mogą chwilę poczekać i lepiej, żeby poczekały, kiedy do momentu, kiedy my jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć, niż robione na gorąco, w złości, czy przez zaciśnięte zęby, bo też znam takich rodziców, też z takimi pracowałam, którzy sami sobie nie pozwalali na trudne emocje. W związku z powyższym, po pierwsze, jakby nie pozwalali też na te trudne emocje u swoich dzieci, a po drugie, rozwiązywali sprawy właśnie na tych silnych emocjach, próbując je ukryć. Prędzej czy później się posypie. Nie ma takiej możliwości. Czyli jak sobie robicie koło złości, to trzeba przygotować dwie rzeczy. Pierwsza, co ja robię w tej sytuacji, kiedy już jest źle, czyli czy muszę się wycofać, czy muszę odejść na chwilę, zapewnić dziecko, że jakby jest ok, tylko mama musi sobie ze sobą poradzić. I na początku jest trudno, dzieci będą wam, za wami biegły. Pamiętam pierwsze momenty, jak gdzieś wychodziłam, moje dzieci po prostu waliły w drzwi łazienki, że one muszą do mnie wejść. I trzeba też ich do tego przyzwyczaić, bo jeżeli to jest coś nowego, to nie tylko my musimy się tego nauczyć, ale musimy też nauczyć tego dzieci, słuchajcie. No to jest taki proces, który wszyscy musimy przejść. Wrócę do tego, co tutaj piszecie, bo pisała tutaj Kasia, że będę musiała stać długo przed domem. Czasami trzeba stać przed domem. No trudno, słuchajcie, lepiej postać chwilę, niż wejść z tymi emocjami. Po prostu wejść na dzień dobry. Ja pamiętam takie eksperymenty, kiedy próbowałam różnych technik, że weszłam do domu z taką narysowaną bombą przewieszoną na szyi. Uwaga, grozi wybuchem na przykład. Starszy się tłumaczył młodszym, co mała tam napisane. I była kupa śmiechu z tego. Ale to też był pretekst do tego, żeby porozmawiać z nimi o tym, że są takie chwile, gdzie każdy ma jakiś gorszy dzień, gdzie każdy odczuwa takie rzeczy i to jest ok. Tylko najważniejsze jest to, żebyśmy umieli sobie z tym radzić. Ale jest jeszcze jeden element, bo powiedziałam wam, że są dwa elementy koła złości. Jeden jest taki, żeby się przygotować do tak zwane emergency situation, czyli to, co się w tym momencie już dzieje, a drugi jest taki, jestem daleka, słuchajcie, od takiego egoistycznego podejścia, ja jestem mam i moje potrzeby są najważniejsze, jednak zauważam, że jeżeli chociaż w jakimś małym zakresie nie zadbamy o siebie, to żadne koło złości nam nie pomoże. To znaczy, wy też na pewno jesteście w stanie zauważyć, jeżeli ten poziom stresu u was już trwa jakiś czas. To znaczy, że gdzieś te moje potrzeby zostały mocno zaniedbane i muszę znaleźć sposób na to, żeby gdzieś o nie zawalczyć, żeby gdzieś o nie zadbać, bo jeżeli tego nie zrobię, to inne ważne rzeczy zaczną się dla mnie sypać. I teraz ja jestem, jeszcze raz powtarzam, bardzo daleka od tego, żeby teraz wam powiedzieć, słuchajcie, zadbajcie o siebie, wyjedźcie w głąb Afryki, odzyskujcie połączenie ze swojego, bo wasze potrzeby są najważniejsze. Absolutnie nie jestem typową matką, Polką, kurą domową czasami. Natomiast widzę, że jeżeli o te swoje potrzeby nie zadbam i czasami trudno, nie jest posprzątane, czasami coś nie jest zrobione, bo ja potrzebuję po prostu odpocząć, bo ja potrzebuję mieć chwilę dla siebie, że zanim cała gromada zbierze się w domu, to ja muszę mieć chwilę na odpoczynek, aby móc się do tego przygotować. I myślę, że to wynika trochę z systemu, w jakim my żyjemy i kraju chyba też. Nie jestem patriotką ani przeciwniczką jej. Natomiast widzę, że mamy trochę taką narzuconą presję tych matek, Polek, kwok, które jakby dbają i troszczą się o swoje dzieci. I to dobrze, i to bardzo dobrze, bo to jest chyba coś, co najważniejszego nasze rodziny mamy w domu. Natomiast zauważcie, że im więcej takich rzeczy bierzemy na głowę, tu mamy pracę, tu mamy projekt, tu mamy coś, dochodzą dzieci i to
przychodzi bardzo łatwo i ten mózg gadzi, słuchajcie, włącza nam się co chwilę. Jest udowodnione również, że jeżeli jakiś dłuższy okres żyje się w stresie, ta klapka nam się w ogóle nie domyka. Nie domyka nam się i to powoduje, że jesteśmy cały czas w takiej pozycji gotowości, czyli zaraz będę musiała walczyć albo uciekać. I pyta mnie Paulina, a co kiedy mama depresję, nerwice czy stany depresyjne? No to nie ma innego wyjścia, jak tylko to, żeby po prostu iść do specjalisty. Słuchajcie, ja uważam, że każdy ma coś do, nazwijmy to terapeutycznie, do przerobienia. Jeżeli mama ma stan depresyjny, to jest ona z tego świadoma lub ktoś inny z najbliższego otoczenia z tego świadomy, to po prostu trzeba jej pomóc specjalistycznie i tyle. I na to nie ma innej rady i wiele osób korzysta ze specjalistów. Nie widzę absolutnie w tym nic złego, wręcz przeciwnie, uważam, że ogromną dojrzałością i mądrością jest to, żeby po te porady się zgłaszać. Czasami lepiej nad wyraz niż w ogóle. I słuchajcie, tutaj zobaczę szybko Wasze pytania a propos emocji, bo powinnam już przejść do tematu budowania motywacji. Aha, czasami nie potrafimy nazwać, szukamy winy w dzieciach. Słuchajcie, to jest nic innego jak powrót w pozytywnej dyscyplinie do skupienia na rozwiązaniu, a nie skupienia na winie. Coś się stało trudno. Najważniejsze jest to, co ja mogę z tym zrobić, a nie kto jest temu winien. Czasami to nie ma naprawdę najmniejszego znaczenia. Magda pisze, że modelowanie jest ważne. Oczywiście, że jest ważne, bo kiedy będę mówiła, o Jezu, znowu to, co wy mi robicie i tak dalej, to zauważycie, że wasze dzieci są nerwowe. To się nie bierze z powietrza. Ja nie mówię o zaburzeniach, ja nie mówię o efektach, nie wiem, traumatycznego porodu i tak dalej. Mówię o przeciętnym dziecku, które będzie naśladowało rodziców. Jeżeli dzieci przeklinają, to znaczy, że mają w otoczeniu ludzi, którzy przeklinają. To nie muszą być rodzice, to może ktoś inny, ale to się nie bierze z powietrza. I tyle. Kolejna Kasia pisze, że dziecko jej pokazuje, co ma zrobić, kiedy się złości. To znaczy, że modelowanie jest świetne. Ktoś tutaj pisze, że można brać witaminę z grupy B i magnez i sprawdzić tarczycę. Słuchajcie, tak się też może zdarzyć. Stany emocjonalne są silnie powiązane z tymi naszymi fizjologicznymi, więc jakby nie byłabym też zaskoczona. Ważne, żeby mieć tego świadomość. Słuchajcie, świadomość jest najważniejsza. Jeżeli ja wiem, że się wkurzam, a właśnie wróciłam z zebrania w szkole z rodzicami, które mi ciśnienie bardzo podniosło, więc musiałam też sobie poradzić najpierw, zanim do Was dołączyłam, bo wszechogarniająca mi frustracja na ludzką głupotę po prostu w głowie mi się nie mieści, ale jakby jestem już uspokojona, nawiązałam kontakt z koronową, więc jestem w stanie racjonalnie też z Wami porozmawiać. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania jeszcze a propos emocji, ja na pewno zrobię cały webinar poświęcony temu. Nie wiem jeszcze kiedy, jak już urodzę, to wtedy Wam powiem. Przejdę, bo zostało nam 10 minut do motywacji i jakby to będzie naprawdę bardzo, bardzo skurtowe przedstawienie, o co w ogóle tutaj chodzi. Przygotowałam też dla Was PDF-a, którego dołączę na naszej grupie Pozytywna Dyscyplina Spełnieni Rodzice z takim króciutkim podsumowaniem do właśnie tej motywacji, po to, żebyście mogli też sobie trochę więcej na temat poczytać. I o co, słuchajcie, chodzi w motywacji, w pozytywnej dyscyplinie? Myślę, że najważniejsza rzecz jest taka, jestem prosto z tego tematu z rodzicami, właśnie rozmawialiśmy o tym, że dzieci mają, mamy wykształcić jak motywację wewnętrzną, a nie uczyć ich takiej zewnątrz sterowności. To znaczy, że będą robiły jakieś rzeczy, bo my jesteśmy, bo my im każemy, bo my im damy coś w zamian za to. I to jest taki efekt kija i marchewki, tak? Czyli, że my tym kijem pociągamy, a oni do tej marchewki skaczą. I co jest, co jest tu
pomijam fakt, że trzeba nauczyć się pewnych sposobów komunikacji, trzeba się nauczyć konkretnych komunikatów tak naprawdę, które pozwalają tę motywację wewnętrzną budować, to trzeba być bardzo, ale to bardzo dużo cierpliwości i ufności w to, że tutaj skutki i rezultaty są długoterminowe. To znaczy, jeżeli dasz dziecku karę albo dasz dziecku nagrodę, to prawdopodobnie zobaczysz efekt bardzo szybko. Tylko co to buduje na przyszłość w dziecku? Czy ja chcę mieć dziecko, które będzie z zewnątrz sterowne przez innych ludzi, będzie tak robiło, bo inni im tak każą? Ja osobiście nie chcę. Ja chcę, żeby moje dzieci robiły coś, bo to wypływa z nich, a nie ze strony innych i wiem, że muszę być bardzo cierpliwa, żeby do tego podejść i mieć taką ufność w ten proces. I tego trzeba się uczyć. Słuchajcie, są dwie rzeczy. Jane Nelson, czyli dla tych, którzy są tutaj może pierwszy raz, mówi o zachęcie i zniechęcaniu i czym one się różnią. Słuchajcie, komunikatów zniechęcających to ja Wam chyba przypominać nie muszę, bo każdy z Was wie, co mówimy, czyli ile razy mam do Ciebie powtarzać, dlaczego tego nie zrobiłeś, co jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby Wam to zademonstrować, to przygotowałam takie ćwiczenie, które robię bardzo często na warsztatach i chciałabym, żebyście jakby wczuły się w sytuację dzieci. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście moimi dziećmi, dużo tu tych dzieci mam, i żebyście pisali, najlepiej jakbyście pisały w trakcie, co Wam te komunikaty dają. Będę mówiła 16 różnych komunikatów i jakby nie chcę Wam podpowiadać, żeby nie zepsuć ćwiczenia. Ok, zaczynam. Podnieś natychmiast swoje ubrania. Na co umawialiśmy się w sprawie ubrań leżących na podłodze? Nie zapomnij kurtki przed wyjściem z domu. Co zrobisz, żeby nie było Ci zimno na dworze? Wyłącz w tej chwili telewizor. Do końca czasu ekranowego zostało Ci 10 minut. Ustawić Ci budzik, czy wolisz zrobić to sam? Przestań kłócić się z bratem. Jak możecie rozwiązać ten problem? Odstaw wreszcie swoje naczynia. Jakie są nasze ustalenia dotyczące naczyń po skończonym jedzeniu? Odrób pracę domową. Jaki masz plan na dzisiejszą pracę domową? Przestań jęczeć. Jakich słów mogłabyś użyć, żeby mogła Cię zrozumieć? Podnieś swoje zabawki. Co robimy po skończeniu zabawy? No i co tutaj mam? Co mówi? Nie mów mi, co mam zrobić. Sama sobie podnieś, nie rozkazuj mi, kadzenie. Dlaczego nie zapytasz, czego ja potrzebuję? Bunt. No, jakby wyczuły się to. To jest. Powiedzcie mi, czym różniły się te dwie grupy? Czy zauważyłyście jakiś rodzaj struktury mówienia? Czy jaki to był rodzaj komunikatów jednych i drugich? Czy jakieś takie jedno, coś Wam się rzuciło najbardziej w oczy? Ktoś może napisze, że jedne komunikaty miały jakąś formę, a inne miały inną formę? Działając według pozytywnej dyscypliny powinnam poczekać, aż ktoś napisze. A działając czasowo i trzymając się schematu live'a, będę musiała Wam odpowiedzieć, ponieważ nikt nie pisze, albo ja nie zauważyłam. Że tu są. O, przepraszam, piszecie dużo, tylko nie przewinęłam. Rozkazy wkurzają, pytania nawiązują dialog. Tu jest rozkaz, inny ton, tryb rozkazujący. Oczywiście. Czyli pierwsza forma to było polecenia. Wynieś, przynieś, pozamiataj. Ja to doskonale rozumiem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takich komunikatów. Natomiast druga forma to są pytania. I teraz tak, bardzo wielu rodziców do tych pytań mówi, czy wszystkie pytania i tylko pytania są dobre. Generalnie pytania są dużo lepsze,
i bardziej skuteczniejsze, jeżeli mówimy o skutkach długoterminowych i budowaniu poczucia wewnętrznej wartości, oczywiście i motywacji, są lepsze niż polecenia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że są jeszcze tak zwane pytania pułapki. Pytania pułapki to są pytania, czy, bo zobaczcie, mogę powiedzieć na przykład, jaki masz plan dzisiaj na pracę domową? No i to zachęca do jakiegoś myślenia, tak? Dziecko musi pomyśleć. Nawet jak nie ma ochoty robić tej pracy domowej, to nie może odpowiedzieć nie. Dlatego, że to jest inna konstrukcja. Natomiast kiedy ja zapytam dziecko, nawet jeżeli powiem to miłym i uprzejmym tonem, powiem, czy odrobisz dzisiaj lekcję? To pytanie czy, czyli jedno z tych pytań pułapek, daje możliwość odpowiedzenia tak lub nie. I to wtedy nie rozwiązuje sytuacji, prawda? Czyli jedne pytanie pułapki to są pytania czy. Drugie pytania pułapki to pytania dlaczego. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego jeszcze nie zasiadłeś do pracy domowej? I możemy to powiedzieć najbardziej uprzejmie na świecie. To pytania czy, pytania dlaczego stawiają drugą osobę w sytuacji przymusu tłumaczenia się. A nikt nie lubi się tłumaczyć i nikt nie lubi takiej sytuacji, kiedy czujemy się winni. Bo to pytanie, dlaczego też jakby wrzuca w winę. Tak? Czyli Kasia pisze, że denerwuje mnie to, że robię to samo, co moi rodzice. To nie jest nic nienaturalnego, bo jak najbardziej nasz styl rodzicielski jest jakimś rodzajem matrycy, wychowania, w którym my gdzieś tam wzrastaliśmy i po to jest świadomość. Świadomość jest po to, żeby wiedzieć, które to są elementy, których elementów ja na pewno nie chcę, a które elementy ja bym chciała i te powielać, a nad innymi pracować. I nad tym trzeba się skupić. Miałam jeszcze inne rzeczy przygotowane, ale nasz live dobiegł końca. Jeszcze trzeba by było tutaj dużo rzeczy poruszyć. W związku z powyższym, myślę, że propozycja moja będzie dla Was taka, że kolejne live'y to będą na pewno kontynuacja motywacji, tym razem o zachęcaniu i pochwale, co zrobić, żeby ta pochwała była konstruktywna, czy też tak jak nazwana przez Jane Nelson zachętą zamiast pochwałą. Natomiast będziemy kontynuować te pytania i polecenia, bo słuchajcie, jakby to jest tylko zajawka, a jak trzeba zrobić, żeby to wdrażać? Nie, inaczej, jak tylko, słuchajcie, rozpisaniem sobie tych pytań i powierzeniem wszędzie, gdzie się da. Wszędzie, gdzie potrzebujesz, powieść sobie komunikaty, które musisz ćwiczyć. I miałam tego bardzo dużo, do tej pory sobie gdzieś zapisuję takie złote myśli, które chcę, których potrzebuję, żeby być po prostu lepszą mamą. Żeby realizować swoje cele wychowawcze i żeby pokazać moim dzieciom, że to jest ta droga. Żeby zobaczyć w przyszłości, że moi dzieci tak samo traktują moje wnuki. I to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. Jeszcze tylko tutaj zobaczę dwa pytania. Problem w tym, że my rodzice, tak, musimy się zastanowić. To jest dokładnie to, jak nic innego, jak właśnie to ćwiczenie. Ćwiczenie, powtarzanie. Ciężko jest mówić spokojnie, jak trzeba wyjść gdzieś. Raz konsekwentnie wychodziliśmy na spacer, bo starsza nie chciała się ubrać pomimo pytań zachęcy. W końcu ja zaczęłam je ubierać. Słuchajcie, to jest tak, że konsekwencje, o tym też będę prowadziła live'a, konsekwencja jest dobra o tyle, o ile niższy naszych celów wychowawczych. Jeżeli moja konsekwencja spowoduje zaburzenie więzi między mną a dzieci, taka konsekwencja jest do kitu. Przepraszam za wrażenie. Taka konsekwencja nie jest dobra, mówiąc wprost. Staram się unikać i generalizować, że coś jest dobre albo złe. Natomiast trzeba o tym naprawdę myśleć, jak motywować do pracy, kiedy dziecko nie chce. To jest bardzo długi proces. I trzeba zacząć od tego, żeby budować wiarę w możliwości dziecka, żeby ono wierzyło, że może, żeby ono wierzyło, że to ma sens i znaleźć różne sposoby na to, żeby zobaczyło, że to jest fajne. Faktycznie, zobaczcie, że jeżeli uczycie się czegoś i myślicie, że i coś wam wychodzi, to wtedy macie motywację, żeby robić to jeszcze lub jeśli to was bardzo zainteresuje. I to będzie...
To myślę, że będzie taka myśl, którą dzisiaj zakończę, zresztą 5 minut później niż jest planowany live. Tak jak powiedziałam, dołączę plik a propos zachęcania i tych pytań. Podrzucę Wam po prostu przykładowe pytania, może będziecie mogli wykorzystać to w swoich domach. Możemy dalszą dyskusję poprowadzić na naszej grupie spełnionych rodziców i możemy się na przykład umówić, że ten temat pytania, polecenia, budowanie motywacji i emocji dorosłych na przykład do końca tygodnia będziemy na grupie poruszać i tam będę się starała moderować też te Wasze pytania, dyskusje, znaczy moderować dyskusję i odpowiadać na Wasze pytania i potrzeby. Czy to jest dla Was w porządku? Jeżeli tak, napiszcie mi o tym, jeżeli nie, też napiszcie o tym i przeniesiemy całą tą dyskusję na grupę. Mam nadzieję, że tam znajdziecie dużo inspiracji i też tak naprawdę dopiero otwarcia drzwi do dalszej drogi. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że zdążyłam. I mam nadzieję, że każdy z Was, czy każda z Was, chyba nie ma tej mężczyzn, wyniosła coś dla siebie, chociaż jakąś jedną małą, drobną rzecz. I to będzie dla mnie sygnał, że to było dobre i przydatne. Życzę Wam spokojnej nocy, owocnych przemyśleń i samych sukcesów z Waszymi dziećmi. Pamiętajcie, że doskonalenie się, a nie doskonałość. Czyli dążymy do czegoś, a nie musimy być idealni. To pierwsza rzecz. A druga, że traktujmy błędy jako okazję do nauki, a nie jako powód na to, że coś jest z nami nie tak. I tym akcentem się z Wami żegnam. Życzę Wam spokojnej nocy i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.